Moje dzisiejsze śniadanie w pracy to ryż jaśminowy z mlekiem kokosowo-ryżowym z dodatkiem kakao, z morwą, bananem, przeróżnymi orzechami. Tu są orzechy laskowe i migdały i troszeczkę suszonej miechunki. Po lunchu idziemy dzisiaj na spacer, więc ja na lunch zjem 4 takie dosyć duże banany. Tutaj widzicie moją popołudniową przekąskę i mam zamiar zjeść cały ten pojemniczek, to jest 250 gramów. Pomidorków koktajlowych, 125 gramów borówek i jabłko. Na obiad dzisiaj zupa pomidorowa, taki krem z pomidorów z dodatkiem mleka kokosowego i tu są jeszcze świderki pełnoziarniste, nie świderki, tylko kartki pełnoziarniste. Jeśli nie próbowaliście jeszcze połączenia zupy pomidorowej z mlekiem kokosowym, to naprawdę Wam polecam, bo mi bardzo smakuje. Przyszła pora kolacji, a że dzisiaj jest piątek i mam zamiar sobie obejrzeć film, to na kolację będzie taka oto miseczka popcornu z mojego przepisu, który podlinkuję Wam tutaj poniżej. A do tego zjem sobie jeszcze kilka kawałków arbuza, który tak pięknie po prostu na mnie patrzył z tureckiego sklepu, że musiałam go jeszcze dodatkowo dodać do tego jadłospisu, mimo że zjadłam już dzisiaj kupę owoców. Także to by było na tyle. Dzień się już kończy. Myślę, że więcej nic nie będę podżerała. Mam nadzieję, że mój jadłospis trochę odmienny w stosunku do wszystkich innych jadłospisów, które już pokazywałam, nadal Wam się podobał. Zachęcam Was serdecznie oczywiście do kciukowania i oglądania innych filmików. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!